Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. A chance that we might detect their signal. Len, Jerzy Kordowicz. Pozwolą Państwo, że zacznę od osobistej dedykacji. Tyle się ostatnio w programie trzecim dzieje, ale jeden fakt wydaje się najważniejszy. 1000 wydań trójkowej listy przebojów. Ten jubileusz obchodziliśmy z rozmachem, nieśmiało dołączając się do życzeń zewsząd płynących do autora listy z sympatią, uznaniem i podziękowaniami. Wiem, że wielki miłośnik rocka, ambitnego popu i smooth jazzu słucha również artystów z kręgów przez niego siłą rzeczy nielansowanych, nie stroniąc od płyt najlepszych ze świata L-muzyki. Szanowny Niedźwiedziu, jeżeli jesteś teraz na siłowni, a tam widziałem Cię ostatnio dzięki telewizji, rekomenduję Ci ten oto utwór jako rytmiczny stymulator w walce z ciężarkami. Ach, gdybyśmy wszyscy dysponowali taką siłą woli jak ty i działali równie konsekwentnie. Przyjemnie pomarzyć. Teachings from our world. All your religions. Thank you.
kto nie Prima Aprilis. W studiu Tlen gra zapowiadany tydzień temu Asana. Wówczas słuchaliśmy nagrań z jego debiutanckiej płyty. Dziś dźwięki z Trikuti. To także trójkowe premiery. Kompozycję Signals zadedykowałem twórcy trójkowej listy przebojów. Mam własną teorię na temat tego, kogo możemy uważać za gwiazdę programu. Oto na przykład o Marku zawsze mogłem dowiedzieć się najwięcej z mediów, prasy, niż na przykład mogłoby to wynikać z naszych wieloletnich zawodowych kontaktów. Taki oto pamiętny wierszyk parę dni temu opublikowany w jednym z dzienników dobitnie potwierdza związki trójkowej listy przebojów z trójkową listą elektronicznych nagrań. Proszę sobie przypomnieć. Siostro Basen, siostro Tlen. Właśnie wraca Marek N. W studiu Tlen wrócił po tygodniu Asana, czyli David Barker. We'll be right back.
Union of Knowledge, jeden z utworów płyty nazwanej Tricuti. Właśnie na tym kompakcie potwierdza się znamienne zdanie pochodzące z recenzji twórczości Asany.
David Barker łączy tak kontrastujące dyscypliny jak komponowanie muzyki teatralnej z pracą w klubie dance. O tej pierwszej na Tricuti przypomina nam, moim zdaniem, nieco zbyt powściągliwie. Tytuł utworu DNA Ritual. Czyżby chodziło o artystyczny komentarz do prac polegających na odkrywaniu struktury ludzkiego genotypu? We'll be right back.
i jeszcze jeden premierowy fragment Strikuti Davida Barkera. Instrumenty: sampler EMU SI32, Korg Wave Station, modele Novation, stacja basu i programator rytmu, jeszcze dwie klawiatury, Korg X3 i Roland Jupiter 6. Ponadto, oprócz urządzeń modelujących dźwięk, poczciwy komputer Atari z programem Notator SL. I to wszystko w utworze tytułowym z płyty Asany, prezentowanej w programie trzecim dziś po raz pierwszy. There is life out there. There is life out there.
then you will propel into the void. Grał Asana, David Barker. Za tydzień w części zagranicznej ekscytujące nowości i zapierające dech w piersi starocia. El muzyka dla niepalących. Czyli Top Klen. Trójkowa lista elektronicznych nagrań w krajowej części studia Tlen. Najpierw przypomnienie utworu, który miał już w Trójce premierę przy okazji retransmisji koncertów z Kwidzynia z festiwalu KOMP. KOMP to kwidzyńskie obserwatorium muzycznych poszukiwań, a odnaleziona kompozycja należy do Marka Schulena. Kosmiczny dryf.
Kosmiczny dryf wprost z koncertowej płyty, gdzie obok występu Marka Schulena mamy fragmenty recitali Remote Spaces, Kajanisa i Władysława Komenderka. W tym roku Marek Schulen proponuje Państwu jeszcze jedną tlenową kandydaturę. Do końca dzisiejszego spotkania z El Muzyką premierowe Arp Dreams, czyli arpeggiatorowe sny. Gra Marek Schulen. Thank you.
arpeggiatorowe sny i Marek Szulen. Niedzielna polska trójkowa premiera. Utwór znajdzie się na płycie nazwanej Kosmiczna Świadomość. Przypomniany wcześniej utwór Kosmiczny Dryf także należy do tej płyty. Do usłyszenia za tydzień.